tvpodkarpacie.pl. Drugi raz z rzędu przedszkolaki z Sanockiej Trójki otrzymały prestiżowe wyróżnienie za zasługi w propagowaniu postaw proekologicznych – certyfikat zielonej flagi. Co trzeba zrobić, aby zasłużyć na taką nagrodę? Myślę, że na bieżąco edukować dzieci i edukacja ekologiczna z dziećmi musi być za pan brat. W każdym jednym dniu robi się to zupełnie przyjemnie, metodą zabawową. Realizujemy różne zadania związane z ochroną środowiska. Już we wrześniu zorganizowana została zbiórka elektrośmieci, zbiórka plastikowych nakrętek dla Fundacji Czas Nadziei, a także akcja sprzątanie świata. Zorganizowany został również marsz ekologiczny po osiedlu Błonie z hasłami nawiązującymi do dbania o nasze otoczenie. Nie tylko dzieci, ale także zachęcającymi mieszkańców naszego osiedla. Punktem kulminacyjnym były Zielone Dni zorganizowane w przedszkolu. Wspaniałe spotkanie z ekologami, z leśnikiem, a także z panem Piotrem Kutiakiem. Zgodnie z wytycznymi programu Szkoły dla Ekorozwoju realizowałyśmy temat główny Zdrowa żywność w przedszkolu i w związku z powyższym zorganizowałyśmy wspólnie z rodzicami konkurs Zdrowojemy i Rośniemy, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, wśród rodzin. Ponadto szereg jeszcze innych różnych konkursów, jak na przykład Dzień Warzyw i Owoców, uroczystości, Dzień Drugiego Śniadania. Przede wszystkim tutaj dzieci są najważniejsze, że one wciąż uczestniczą, nikt ich do tego nie zmusza, one są bardzo aktywne. Szereg działań podejmowanych przez maluchy w całym poprzednim roku szkolnym został doceniony przez Międzynarodową Kapitułę przyznającą certyfikat. Oprócz tego, że otrzymaliśmy po raz kolejny, już drugi raz certyfikat zielonej flagi przyznany przez Międzynarodową Kapitułę i odebrałam go w Krakowie, to moje dzieci dostały 500 euro nagrody za akcję, wieloletnią akcję sadzenia zielonych drzew, którą od wielu, wielu lat prowadzimy. Czekamy oczywiście na te środki, które jeszcze na razie nie wpłynęły, ale rozmawiałam z panią prezes i na pewno te środki dostaniemy w złotówkach na nasze konto. To specjalne przedszkola. Chcemy to przeznaczyć na zielone otoczenie i upiększanie. Mam nadzieję, że zrobimy to po termomodernizacji, która nas wkrótce czeka. Dzień wręczenia certyfikatu był dla przedszkolaków wielkim wydarzeniem i dużym przeżyciem, a także motywacją do kolejnych działań związanych z ochroną środowiska. Nie zabrakło szalonych zabaw. Otrzymanie takiej prestiżowej nagrody niesie za sobą ogromne emocje. Wydarzenia, które są związane z certyfikatem i otrzymanie takiej nagrody są bardzo specyficzne, ale za każdym razem wywołują u dzieci dużo radości. One są bardzo chętne, otwarte, bo zawsze jest to coś nowego, coś, co na pewno ich interesuje, dlatego że te działania są związane z przyrodą, a więc z tym, co ich najbardziej tutaj otacza. To jest taki dzień radości w przedszkolu, bo one być może nie do końca rozumieją tą formułę przyznania tego certyfikatu, ale są świadomi, już tam będą teraz te dwie flagi zielone wisieć, to też coś oznacza, każdy z nich sobie przygotuje taką swoją małą zieloną flagę, którą zabierze do domu i one, ja to podkreślam zawsze, że to jest ich praca i to jest nagroda właśnie dla nich, a równocześnie my to wykonujemy w ten sposób, żeby te dzieci odbierały jako zabawę, jako radość i taki fajny dzień. Słońce nam świeci, i one są już radosne, już śpiewają, bawią się z paniami, także myślę, że to wszystko daje pozytywny efekt, a o to chodzi. O certyfikat zielonej flagi walczy ponad 15 tysięcy szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Do tej pory wyróżnienie otrzymało niespełna 5 tysięcy placówek. W 2014 roku na Podkarpacie trafiły zaledwie dwie takie nagrody. tvpodkarpacie.pl